Witajcie, drodzy kochani. Zahaczę dzisiaj o temat budowania tuneli foliowych. Jest to temat bardzo, bardzo interesujący w obecnych czasach, kiedy tak naprawdę nie wiemy, co będzie jutro. Nie wiemy, czy będziemy mieć pracę na jutrzejszy dzień, czy będziemy pracować w danej firmie, czy będziemy mieć własną firmę, czy tak naprawdę możemy zostać zwolnieni z jakiegoś zakładu. Dlatego, drodzy kochani, ja Wam polecam tworzenie tuneli foliowych. Jeżeli macie kawałek ogródka lub macie duży ogród, możecie stworzyć jeden lub dwa lub trzy tunele foliowe. Wiadomo, że tym więcej, tym lepiej. Tym więcej żywności możecie po prostu otrzymać. Możecie również poza tunelem foliowym mieć własny ogródek, gdzie możecie mieć własne buraki, marchew, kapustę. Możecie mieć własne ziemniaki. Bo czas, który idzie, jest to czas... Ja bym powiedział jednym słowem, że jest to czas po prostu bardzo niepewny, jest to czas bardzo niebezpieczny. Będą występować braki pożywienia, będą występować braki wody w związku na suszę, która już w tej chwili daje się we znaki wielu rolnikom w Europie. Nie tylko w Polsce, również w Hiszpanii jest susza i są wysokie bardzo temperatury, po 35 stopni, po 37 stopni. Dlatego jeszcze raz... Nakłaniam Was do stworzenia własnego tunelu foliowego, gdzie możecie mieć własne warzywa, własny seler, własne ogórki, arbuzy, własne warzywa. Jeżeli będzie jakiś problem z żywnością, jeśli supermarket będzie zamknięty, jeśli nie będziecie mogli iść do sklepu z pewnych względów, bo będzie zakazane, bo będzie po prostu nie będzie możliwości wychodzenia z domu. No możecie mieć po prostu własny tunel foliowy, z którego możecie korzystać, mieć sałatę, marchew i inne po prostu produkty. Tutaj na Teneryfie w pewnym momencie była sytuacja, że nie można było wychodzić z domów i było wszystko pozamykane w związku z pewnym alarmem, który został wprowadzony na terenie Hiszpanii i wiele ludzi po prostu było zamkniętych w domu, nie mogli nawet wyjść po zakupy, bo mieli bardzo duży strach, byli to ludzie starsi i po prostu nie mogli iść, żeby się zaopatrzyć w warzywa, w owoce, świeże owoce i tak dalej, i tak dalej. I to mnie właśnie nakłoniło do tego, żeby, drodzy kochani, zrobić właśnie ten filmik, żebyście już teraz na wiosnę zaczęli po prostu myśleć o tym, żeby robić własny tunel foliowy, jeden, dwa lub trzy lub nawet więcej, jeżeli macie możliwość i mieć po prostu plantację własnych produktów żywnościowych, żeby się móc w danym momencie zaopatrzyć we własne warzywa, jeżeli będzie naprawdę jakiś stan wyjątkowy czy stan wojenny w Polsce, jeżeli będzie jakaś większa zadyma, to żebyście mieli po prostu własne produkty, których Wam nie będzie brakować. I to by było, drodzy kochani, na tyle. Ja jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam tutaj z Teneryfy. Jeszcze raz Was zapraszam na link pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronit. Bardzo zdrowy i do widzenia.